Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Wprawdzie turniej cogodzinny na 5 minut się rozpoczął już, ale dołączę do niego i postaram się grać, komentować ruchy. Trochę jak speedrun, ale przyspieszony. Chciałem zagrać turniej, dlatego że szybciej będzie dostępny zawodnik. Zapraszam serdecznie. Postanowię obciąć czas, to też da mi możliwość troszeczkę nadrobienia punktów, więc w ten sposób spróbuję tutaj poćwiczyć. Mamy G6, mamy skoczek C3, C5. Będę starał się oczywiście te ruchy komentować. Tutaj chcę oczywiście tego skoczka rąbnąć na C3, zagrać ewentualnie F5. Ostatnio ten system mi się bardzo spodobał. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Jest posunięcie E3. Wychodzę sobie skoczkiem, za chwilę zrobię roszadę. Dogonienie zawodników tutaj w tym turnieju nie będzie na pewno łatwą sztuką, ale będzie to jak najbardziej możliwe. Myślę, że tutaj zbiję po prostu na D4. Zagram D5, od razu uderzę w centrum, wyprowadzę skoczka. No właśnie, w grze na 5 minut problem polega na tym, że jest to na 5 minut, więc zawodnicy mogą sobie dłużej troszeczkę pomyśleć, pokombinować. Uderzę w pionka D4, zagram goniec G4. Prawdopodobnie przeciwnik mi na to pozwoli, tak zakładam, że zrobi roszadę. A, H3, bardzo dobre podejście, ale jest też goniec F5, tak chcę zagrać, potem wstawić skoczka na E4. Bo po wybiciu tutaj wybijam tu, wstawiam skoczkę, jak wybicie, skoczek odchodzi, bije pionka. I wszyscy są zadowoleni. Nie było tego wybicia, więc wstawiam skoczka od razu. Oczywiście on nie musi reagować i to będzie prawdopodobnie najlepsza reakcja dla niego, ale tutaj grozi teraz bicie pionka na D4, więc nad tym trzeba się na pewno zastanawiać. Możliwe, że goniec na E3 jest dobre. Tutaj też jest dobrze podważyć tego pionka grając B6. Po wybiciu wybijamy sobie hetmanem, choć nie od razu teraz, bo tu grozi bicie, ale taki może być plan. Bicie pionkiem też jest ok. Ten pionek jest dosyć taki nieprzyjemny, ale jest możliwość też zagrania E5, podważenia centrum. W każdym razie ta pozycja myślę, że jest już taka ciekawa do gry czarnymi. No i cóż, będziemy ją kontynuować. No, zawodnik wykorzystuje swoje czasowe możliwości. Właśnie tutaj w tym blicu arenowym na Lichess nie jest łatwo nadgonić punkty, gdy właśnie gra się na 5 minut. Ale na szczęście mamy możliwość obcinania tego czasu. Zobaczymy, jaki wynik uda się wywindować. No niestety tutaj każda partia jest bardzo ważna, więc póki co będę próbował grać na 2,5 minuty każdą partię. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Przeciwnik dobrze tutaj reaguje. Goniec na C2. Od razu gram B6, tak jak mówiłem. Wybijam pionkiem. No i już jestem jakby spokojniejszy. Tu goniec skoczek na B4 może spróbować, chociaż wieża C8. Chociaż tu goniec już jak dobrze obronił, to wieża C8, dlatego też sobie zagrywam. No i cóż, cały czas czekam na coś takiego jak bicie na E4. Może to w końcu nie nastąpi, nie wiem, ale zagram tutaj i będę chciał tego gońca sprzątnąć. Uderzę mocniej wtedy na punkt C3 i myślę, że będzie to dobre. Aha, zagram tu, on zagrał tu. Sprytnie. Sprytnie. Ja myślę, że H5. Na razie takie posunięcie troszeczkę szybsze, żeby jakieś G4 może nie było. Zawsze może oczywiście skoczek wejść. Tu mam opcję wybicia wtedy i będzie ok. Chyba E5 jakiś zaraz spróbuję. No w każdym razie już się czas wyrównuje, więc to też jest dla mnie korzystne, z uwagi, że przeciwnik może zacząć trochę panikować. Mam zresztą taką nadzieję. To jest turniej, tutaj nie ma zmiłuj się. Gram tak. Pojawiła się opcja wejścia na C4. Jeżeli on zagrał A3, to właśnie C4 jest taka fajna możliwość. Jest też opcja tutaj bicia na C3 w tym momencie, więc on też będzie musiał coś tutaj zrobić. Zobaczcie, że ja nie gram jakichś posunięć wybitnych. Myślę, że całkiem normalne posunięcia, które dają no takie, myślę, że okej, możliwości. Jest wybicie. Dobra, wybijam pionkiem i mam opcję wybicia tu. Możliwe, że skoczek zagra tutaj. I wtedy będę musiał chyba zbić tu. I będzie chyba pionek więcej na ten moment. No tak, tu na pewno pozycja jest dobra. Czarnym kolorem. Możliwe, że też takie posunięcie nastąpi. Zastanawiam się nad tym no, wybiciem skoczek. Myślę, że muszę tak zagrać. Zastanawiam się teraz nad tym. Nie, zagram tak. Nie wymieniam hetmanów. Może on to uczyni. Zobaczymy. To jest opcja wzięcia pionka, wejścia tutaj. Goniec D4. A, to jest lepsze jego zagranie. Zagram tak. Nie boję się w ogóle związania, bo mam B5. Więc jest ok. Koniec zagrał na C3. A to ciekawe. Gram wieżą.
W takim razie będziemy tutaj próbować pionka męczyć. Też zwracam uwagę na czas, jaki tutaj dysponuje przeciwnik. O, to ciekawe. Będzie bicie gońcem. Przeciwnik się rozkręcił, widzę. Muszę chyba zagrać tak, bo jak tak, to uciekam. Tu skoczek musi być broniony. No, muszę przyznać, że całkiem nieźle to wygląda, ale pocieszające jest to, że czasu jest mało. Przeciwnik ma mało czasu. Taki ruch. Mam możliwość takiego potem zagrania, więc tu się nie boję takiego później bicia. Widełki będą grozić. Wieża E1 wprawdzie broni, no ale. A może tutaj zbić? Ja myślę, że zagramy to. Mam możliwość zbicia też tego. I tu w sumie może być dosyć groźnie. Groźnie tylko dla kogo? Zagra tu. Ja zbiję tu. On zbije. Ja zagram tu. On będzie musiał zagrać tak. I w sumie nic nie uzyskam pożytecznego. Może pionka po prostu zbić. Dobra, zagram tak w sumie. Szybko ucieknę. Zachowam chociaż jednego pionka. Tu zawsze opcja jest taka. Póki co. Zobaczymy. Ok, goniec E6. Atakuje od razu. Co ja zrobiłem? Czy ja mogę zbić tego pionka na F3? To jest kwestia czasu. On ma 10 sekund, więc tutaj też ta strategia działa. Poza tym, trochę się śpieszę, żeby nadgonić z punktami w turnieju. Gram tak, atakuję pionka. I wracamy do turnieju. Pierwsze punkty zdobyte, 3 punkty. Za nieobcięcie czasu i wygraną ma się 2 punkty, ale z rzędu, jak się wygra trzecią partię i kolejną, no to już się zdobywa 3 punkty bez obcinania czasu i 4 punkty, i 5 punktów, przepraszam, z obcięciem czasu. Gramy dalej. 1620 przeciwnik. Niech będzie ruch E4. W tym cogodzinnym turnieju może grać tak naprawdę każdy, niezależnie od rankingu. Będziemy grać gambit szkocki. Zobaczymy, jak przeciwnik sobie z tym poradzi. Goniec B4. C3. Będzie bicie prawdopodobnie. Nie będzie. Roszada. Jak nie będzie, to uzyskuję teraz właśnie to silne centrum. I jestem bardzo zadowolony z tego obrotu sprawy. A ciekawe, no to gram tak. Grożę biciem i tam. B7 pionek raczej mnie tak mocno nie interesuje, co pionek tutaj, ale teraz zagram tak, bo skoczek wchodzi tutaj, dlatego wolę szybciej wyprowadzić figury. Możliwe, że taki ruch nastąpi i goniec G5. Wszystkie figury w grze i grozi bardzo niebezpieczny ruch skoczek D5 ze związaniem. I to też następuje. Przeciwnik będzie miał ogromne problemy. Możliwe, że zbije tutaj, wtedy bije tu i dwie wieże będą atakowane. Nie chciał, więc straty będą chyba jeszcze większe. Mógł tego pionka chociaż wziąć. Nie chciał wziąć. Dobra, i co dalej? Tu trzeba uważać. Zagram tak, no bo zagram i tutaj odejdę wieżą. Dokładnie, tak się też dzieje. G3 będzie tutaj dobrze broniło. I teraz tu jest atak, ale to też jest bronione. Wyprowadzę wieżę. On może zagrać tu, ja zagram tak, tu. Zgadza się wszystko. Może zagram na skoczku. Ojejku, podstawiłem! Podstawiłem, ale może jakaś presja tu się wywrze na przeciwniku. Ale podstawka. Trochę mi wstyd. To kwestia właśnie tego czasu, nie? Oj, czy wyjście z wora się uda? Teraz będę musiał wyjść z wora. Zagram jeszcze tak. Niech ten goniec ucieka stamtąd. I zagram może tak. No spokojnie. Będę próbować tam atakować. Goniec może zagrać. Ale tutaj. Może tak, tego gońca spróbuję. Tutaj trzymam tę pozycję, próbuję się zamurować pionkami i tak spróbuję zagrać. Coś w tym stylu. Mogę wziąć pionka, mógłbym go wziąć, on nie ucieka. Na razie próbuję w ten sposób. Może A4, A5, to będzie na pewno. Aj, bicie jest! Oj, muszę. Tu nie można, bo tu. Oj, muszę bardzo uważać. Mogłem królem zejść, on by zbił pewnie, i wtedy bym zbił tu i odzyskał materiał. Robi się gorąco. Emocje sięgają zenitu, moi drodzy. Mam tutaj, ale zaraz, ja mam wieżę za dwie figury. Nie ma jeszcze jakiejś tam wielkiej tragedii. Czy w sensie zbijam, bo jak zbiję goniec, mam B5. Dobra, jesteś mój. Taktyka się tutaj udała, przeciwnik się pomylił.
można odetchnąć z ulgą. No czasami trzeba jeszcze pamiętać o takich wtargnięciach hetmanem. Właśnie. Zbijam. Właśnie. Wtargnięcie hetmanem. Jakbym wykrakał, nie? No ale mam wieża C2. Aha, bo on ma opcję bicia tutaj. No dobra, ale to jakoś więcej. Nie? Tu grozi, ale sprytnie. Bardzo sprytnie. Muszę tak. No muszę tak. On G4. Ja tu, on bije, ja F4. Znaczy po takim ruchu jeszcze jest opcja ciekawa taka. U. Tego się nie spodziewałem. Chyba zbiję tutaj. Żeby spróbować dojść do wieżówki wygodniejszej. Wygodniejszej. No w sumie nie wiem, czy to jest wygodniejsza wieżówka. Tak, mogę zagrać. Już nie mogę. Powiem szczerze, że chyba trochę przegiąłem. Nie mam króla, to szybko. Zbicie, bicie. F4 i podchodzę królem, o ile mi się to uda zrobić. Uda mi się. Uda mi się, przeciwnik na to pozwolił. Jak C6, to tutaj wygrywam, bo wybijam, idę tu. Wygram tak. Gram tak i tu. Chcę podejść tu królem po prostu, wieża broni. Nie jest lekko grać z zawodnikami, słuchajcie, w turnieju. Nawet z zawodnikami, przepraszam, no nie chcę nikogo urazić, ale z 1600, tak? Tutaj na tym moim poziomie to powinienem przeciwników raczej w miarę ogrywać gładko, ale to się nie udaje. Gram tak, żeby on mi nie zagrał tu. Wymiana. To ciekawe, gram tu. Jak tu to bije, grożę biciem pionka. Jak tu to tu, pionek więcej, wieżówka. Co to w ogóle jest za wieżówka? Tak będę mógł zagrać, ale będzie mógł tak zagrać. To też nie fajne. Ten pionek jest atakowany, ale na pewno czarne mają gorzej. Czy jest wygrana? O, teraz to chyba tak, zbijam. Jak tutaj, to tutaj. Nawet też mogę zbić w sumie. No tak. No to tak teraz zagram. Jeszcze pionka bardziej utwierdza, on nie będzie miał przełomu, idę sobie pionkiem do góry. Ok. Tak, tak, grozi. Jak wieża wróci, to koszę pionka. No tak, tak. I tu mam opcję szacha teraz. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo punkty tutaj zdobywać. I gram tu, żeby tego pionka skosić. Tu oczywiście wieża może mnie szachować. Sobie fajnie ucieknę. Aha, jeszcze raz i tu pójdę. I teraz zbiję tego i obronię. Tak. Jeden albo drugi. Okej, okay, jedziemy dalej. 6 punktów. Czekamy na kolejnego przeciwnika. 263 osoby, 36 minut do końca. Słuchajcie, dwie partie zajęły mi 14 minut. Nie jest lekko. Obcinać ruchy trzeba, niestety. Znaczy ruchy, partie trzeba obcinać. Nie ma wyjścia. No dobrze, czekam na kolejnego gracza. Trochę emocji zawsze. Dawno nie grałem na Licze się turniejów, a bardzo też polecam, dlatego że Licze solidna firma. Obcinam. Nie, to przeciwnik 2350, dużo. Ale obcinam, no bo o, też obciął. Zrobił przysługę, super. No i teraz będzie walka, myślę, że równa. No, jeśli chodzi o czas, to tak. Co? Nie, w ogóle ja tych gambitów nie rozumiem. Zawsze biorę
pionki i się z tego cieszę. A, złapałeś mnie. Złapałeś, mój drogi przyjacielu, mnie. No, zauważyłem, złapałeś mnie, no. No tak, masz mnie. Złapał mnie w tym gambicie, niestety. Tutaj się bronię. Okej, gram tak, bronię. Zbije mi tu, to tutaj. Co za koślawa pozycja. Tak, ale nie, on się zasłania. Albo tu. Zaraz, tutaj mogłem. Znaczy nie, nie mogłem, bo tutaj z matem wchodził. A on też tak nie może zbić tutaj, bo grozi bicie. Znaczy on wybije, to ja pionkiem chyba wybiję. I co? Skoczek. Dobra, gram tak. Aha, on teraz zagra tutaj. Dam szacha. Zagram wieżą. Dam szacha, żeby bronić pionka. Zagram wieżą. Jeśli on da szacha, to zasłonię się po prostu. I będę próbować grać na rozwój bez pionka. Chociaż, no tak, może być dobrze. On ma mało czasu. Ot tak. Dziwne. Gram tak, bardzo szybko, żeby już król miał G7. On chce szybko rozwinąć figury i to jest też jego słuszność. Skoczek tu, goniec tu. Goniec tu będzie lepiej stał. Jasne. Spróbujemy tak w takim razie tam dać mata. O, oczywiście on to widzi. Zagramy sobie gdzieś tutaj później. Może skoczek wchodzi? Może tak? Król może mieć ciasno? Nie, bo już wchodzą mi po głowie poświęcenia i goniec tutaj, ale chyba to nie działa. Co ja chciałem po tym zagrać? Tu mimo wszystko chyba chciałem zagrać. Tutaj nie ma żadnych pułapeczek. Ha, grozi taki ruch, trzeba uważać. Oj! To tak, i mat. To się udało. W ogóle, jakoś gość. Zbyt łatwo chyba. Zbyt łatwo to chyba poszło. 11 punktów. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy na dobrej pozycji. No, na czwartej, ale 11 punktów. Tutaj widzę, że jest jakiś dobry zawodnik. Z tymi zawodnikami mocniejszymi rankingowo jakoś czasami łatwiej wychodzi, ale z takiego Worenciusza wyjść. No to co, spróbujemy jakieś tam skandynawskie rzeczy, troszeczkę, żeby zamieszać. Co? Odszedł, to daje mi centrum zbudować za darmo. Nie rozumiem takich zachowań, ale bardzo się cieszę z takiego obrotu sprawy. Idziemy F5. H6, nie wpuszczę tu skoczka, żeby tu zagrać. Dziwne. Hetman F6, proste wyprowadzenie figur. Ok, wieża E8. Jak bicie, to tu jest super. W ogóle gość mi dał pograć totalnie za darmo. Tak, żeby nie było gońca. To tutaj. Aha, mogę też nawet pionka jednego skosić sobie szybko. W sumie to uczynię, dlaczego by nie? Ha, tak mi zagrałeś. Dobra, muszę uciekać. Pionek więcej. Goniec wróci. Oj, nie wróci. Wracam gońcem. Ok. I skoczek na D4. Jakość więcej. Wprawdzie jego skoczek jest silny, ale za jakość, za pionka bardzo chętnie tę wymianę bym powtórzył. Pytanie, jak go zbić? Może tak zagrać, poświęcić. To też w sumie ciekawe rzeczy i chyba to zrobię. Bardzo mnie to kusi, żeby po wybiciu zbić tam. Goniec by się rozszalował, ten będzie miał opcję. Nie, to nie jest takie proste. Ciekawy jestem, czy on to świadomie tak pograł, czy wiedział, że to jest jakaś tam jego szansa na poprawienie nieco pozycji. Aha,
Aha, mogę tak zagrać, bo jak goniec zbije, to ja mogę zbić tu teraz. Hetman stał wcześniej tu. O, bardzo odważnie. Ale chyba zbyt. Bo skoczek gdziekolwiek odejdzie, jak wieża się odsłoni, to hetman zawsze tego skoczka ma w promieniu swoim, więc wybijam. Grozi wybicie, potem wybicie, przepchanie, zobaczymy. Sam się gość wysypał. Okej, wybijam. Dobra. Muszę chyba. Może tak. Może on wprawdzie tu zagrać. Wtedy hetman chyba na G6. O, po zdobycie hetmana. No daleko stał, hetman nie widział, no. Okej. Gdzieś wrócę, na przykład tu. Jak odejdzie gdzieś skoczek, to nawet trzasnę wieżę, będzie to łatwiejsze. Widzicie, w przelocie jest coś takiego. Tutaj. Ej, zaraz, mata nie dałem w jednym ruchu. Ha! Dobry jesteś, szachuś. Mata w jednym ruchu nie dałem. Tutaj już grozi bicie. Bicie, bicie, bicie. Grozi mat. No dobrze, pionek był, bo mógłby być pat, aczkolwiek nie musiałbym na końcu zbijać tego gońca. No i kolejne 5 punktów. Zobaczcie, no zdobywa się te punkty mocno. Gramy. Przeciwnik obcina, super. To E4, niech będzie obrona pirca. Ostro. Może tak. Bicie, bicie. Dosyć intuicyjnie do tego podchodzę. O, związanie. To się robi niebezpiecznie w takim razie teraz u niego. To pionki możemy zbijać. Na związaniu będziemy bazować. Tutaj już będzie taki ruch bardzo nieprzyjemny. O! To ciekawe. Tak mogę chyba. Chociaż nie chcę, gram tu i gram tu. Prosty atak. Jak mi zbije, to mam taką opcję, wieża B1. Pionki się nie liczą w takiej ostrej pozycji. Hetmanem chcę przejść tutaj. Ok, no to teraz tak. Zbił? Tutaj nic nie ma, wieża B1. Mogę nawet F6 zagrać, żeby było śmiesznie. Tego gońca tam schować, chociaż on. Może i w sumie dobrze, że kosi mi te pionki. H3. Co tutaj zagrasz? Pewnie tak. Wtedy F6 i zamknę tego gońca na amen. O, zbiłeś, zbiłeś. Ok, zbijam. Tam szacha, wybiję, wezmę tu i wezmę tam. No bo goniec idzie tutaj już. To już tam jest. Co? Oddał figurę. No to jeszcze lepiej dla mnie. Hetman H6, tutaj mat. Wezmę wieżę w takim razie. Jak nie ma mata, wzięcie wieży będzie dobre. Mogę też pionka wziąć, ale myślę, że szach będzie tutaj. Lepszą opcją tu szacha nie ma, zbijam groźmat.
jeżeli chcemy takie turnieje starać się wygrywać albo być wysoko, to musimy obcinać czas. Nie ma wyjścia. Jakby były turnieje na 20 minut, a są takie, to no to oddał, żeby mata nie dostać, ale to już przedłużenie agonii. Tutaj grozi mat na H7, chyba że tu zagra. I tędy. To obcinanie czasu tam raczej powinno być ok, no bo 20 minut a 10 minut niby jest to różnica, ale dla bardziej doświadczonych zawodników myślę, że nie aż tak duża, a punktów więcej tutaj można na arenie zdobyć. No chyba, że to jest turniej szwajcarski, więc to się raczej nie liczy. 328 osób. Dużo, dużo, dużo. W co godzin fajnie. To w ogóle Lichess wymiata. Jeśli chodzi o szachy, bardzo lubię Lichessa. No słuchajcie, ciśniemy, bo tu widzę, no walczymy o najwyższe rangi. Obcinam czas i jedziemy. C5, D4, C5. Od razu będę próbować grać swoje. F5. Ciekawe, jak zareaguje przeciwnik. Tak. Tak. Ok, zbijam. I gram tak, żeby skoczek pilnował E4. O, widzę, że gość ma pojęcie o pozycji. Spróbujemy tak. Tak i tak. Gram tak. Nie biorę pionka, nie chcę otwierać gry. I idę. No i super, skoczek ma świetne miejsce. Co jego goniec ma do powiedzenia teraz czarnopolowy? Myślę, że nie za wiele. Co, przepchasz? Możesz to zrobić. G4 może spróbować. Ok. Zamknięty charakter pozycji mi bardzo tutaj odpowiada. Tutaj zagram z pułapką. Z pułapką skoczek D5. A jak zagrasz tu? Ale pułapki widzi skubany. Zagram tak w takim razie. Aha, ja obciąłem czas. Ja muszę uważać. To muszę tędy próbować się coś przebijać. Zagram tu, żeby nie było związania. Hetman A4 w sumie też jest ciekawe. Żeby tu atakować, tak zagramy, bo jak zagra tutaj, to tu. Czy mi gońca nie będzie męczył? Chyba nie. Spróbujemy tak coś zrobić. Muszę coś szybko podziałać. Może tu. Może to mieć sens. Chyba tak nawet muszę. A może to przygotuję? Zagram tak i tak. W sumie w zamkniętej pozycji mam na to czas. Okej. Też to przygotował. I wolną linię zajmuje. To tutaj ze skoczkami na pewno to jest wygrana. To już jest na 100% wygrana. To trzeba dowieść do końca. Mogę pionki. Ojejku! Mój skoczek! Tak muszę. Tu atakuję. Ojejku! Ale lipa. Jak zbije mi, to jeszcze mam tu opcję. Ale lipa. Tak i tak jeszcze mam opcję. Ale się dałem zrobić. Jak dziecko. Ale się dałem zrobić jak dziecko. Tak, to tu. Tu, to tu nie może. Tu grozi. No jak bije, to C3. C3, jesteś mój. Ojejku. Masakra. Nie jesteś mój. Co ja zrobiłem? Bierze mi zbija. No to, ojejku, nawet tu nie mogę, ale mam totalnie przegrana. Tutaj, koniec. Może jeszcze tu, jakiś fart. Ale się zrobiłem! No nie, no nie. Spróbuję wiersze, co tam się nie wedrę. Nie mam jak.
Przegrana totalnie. Mądrze grasz. Dobra, tutaj nie ma co tracić czasu, wracamy do turnieju, słuchajcie. Już ranking tu jest nieistotny, tylko chodzi o to, że przerwana seria trzech zwycięstw jest niestety bolesna i ciężko będzie to nadrobić. Ale widzicie, można wszystko przegrać. Masakra, każdą partię można przegrać. Ale się dałem zrobić tam z tym związaniem. No to jest ryzyko obcinania czasu niestety, dokładnie nie zostało to przeliczone. Nieźle. Dostałem baty. Dostałem baty w wygranej pozycji. Obcinam troszeczkę szybciutko. Lecimy. Przeciwnik nie obetnie. Słusznie. Słusznie. Dobra, gramy przez G3. Okej. Okay. To goniec G5. To goniec F4. I co skoczek wejdzie na E5. Gramy w normalne szachy. Bicie, dobra, tutaj. Skoczek E5 zagrajmy chyba. Tak, żeby on nie miał powrotu. Tutaj też pilnujemy, chyba że tak zagrasz, zobaczymy, co to on musi podjąć decyzję, a tak nie może w sumie, bo tutaj pionka zdobywam. A jak tak zagra, to ten skoczek wziął problem po B3. A jednak tak zrobił. Dobra, dla nas to jest bardzo korzystne, bo pilnuje pola C5, wieża C1. Strategicznie jesteś mój. Okej. Okay. Jeszcze nie zdobywam materiału, ale to już jest bardzo słabe. Ten układ jest już bardzo słaby. Na B3, bo jakiś taki ruch może grozić, może hetman D3 tutaj będziemy atakować, jakieś ograniczenie pól. No właśnie, tutaj myślę, że jest dobrze. O, ciekawe zagranie, może tak, jak zbije, to zbije. Nie chcę mu prostować pionków. Przejdziemy już chyba do konkretów, jak tak zagrasz, to nawet jestem skłonny to zbić. Zagrać skoczkiem. Chyba, że tak, to tak, bronię. Bo teraz jak tu, to F4. Tak, to jest ok. Bo to F4. Jak tak, to co? H4 czy H3? H3. Skoczek wzięty będzie. H3. O tak. Tutaj już jest figurka. Ale tamta partia, nie mogę przeżyć, ale dałem się zrobić. Gość tam był zaciukany totalnie. I wyszedł z takiej w ogóle... Ajajajaj, nieźle. No dobra, no zdarza się, niestety się zdarza. Hetmanem zbijam, żeby próbować je od razu wymienić. Skoczek C5, skoczek D3, to się też świetnie trzyma. Chyba, że hetmana woli oddać, no to rozumiem. Presja, presja. Dobra. Takie zwycięstwa szybkie lubię. O, słuchajcie, ten lider przegrał partię, więc też się potknął. To jest dobra informacja dla mnie. To jest dobra informacja. Jeszcze mamy 16 minut turnieju. Jeszcze 16 minut. No dobrze, czekamy cierpliwie na sparowanie. Myślę, że jesteśmy blisko. Tylko trzeba cały czas ciąć ten zegarek. Tutaj tak, tak. Koniec G5, ciekawe jak przeciwnik zareaguje. Ale jest takie sprytne posunięcie. Może przysporzyć czasami sporo problemów, jeżeli ktoś nie wie jak reagować. Okay, a w sumie mogłem zbić. Zbić Krzysztof. Trzeba było. Tak. Atakujemy sobie tam. Co? A, dobra, biorę.
Znaczy, wiem o co mu chodzi. On za rozwój chce oddać pionka, ale trzymam gońca tutaj. Będę go trzymał. Mi jeszcze do szczęścia brakuje goniec E2 i roszada. Gram tak. No dobrze gra. Bardzo dobrze gra. O, tutaj cię zwiążę. Zobaczymy, co zrobisz. Okej, to mi się podoba. Tutaj grozi teraz taki ruch. W ogóle nawet może roszady nie będę musiał robić. Gońce weszły jak w masło. Okej, no to tak. No to jesteś mój. Nie wiem. Sami widzieliście, co się wydarzyło. What? Aha, próbujesz w ten sposób. No dobrze, muszę wziąć hetmana. Jasne. Mądre podejście. No tak, gram. Wieża musi wejść na wolumnie. Jest jakaś. Aha, tu jest opcja bicia. Wracam, bronię. Zobacz. Będzie już taka dobra obrona. Skoczek w sumie, gdzie on może pójść? Nie może nigdzie pójść. Jedyne, co mógł, to zbić tu jeszcze. Okej. Może tak na razie. Dobra. Może tak. Hetman będzie zwolniony z obowiązku. O, to teraz tu. Teraz tutaj bronimy. Okej, to tutaj. Aha, skoczek daje szacha. Odchodzę. Dobra, to działa. Teraz wymienimy. I tu atakujemy. Trzeba uważać na widełki, bo jak zbije tutaj, to wieża tutaj szach i widełki. To też jest nie takie do końca oczywiste. Tutaj. Bo jak tu, to ja mogę oddać. Tak, ja to oddam. Będzie mi łatwiej grać. Zdecydowanie. Tu. Skoczek jest do wzięcia. I tu. Tu. Okej. No szach. Dobra, mamy to. Przewaga punktowa. Ktoś tu z piątką wleciał. Niebezpiecznie, żadnej porażki. Ktoś tu ma formę. No dobrze. 11 minut do końca. Tu może się wszystko zdarzyć. Teraz bardzo ważna partia. Bardzo ważna partia. Jeżeli się uda, to jest blisko pierwszego miejsca. Tniemy. Na D3 do D5. Nic prostszego. Skoczek. Okej. No i mamy bardzo przyjemną grę czarnymi. Tak uważam. Okej. No tak. On może przepchać. Tak też zrobił. No i dobra. I królem sobie zejdę. I kto tutaj będzie miał teraz lepiej? Ja na tym skrzydle będę grał, żeby było śmiesznie. Wyprowadzę sobie skoczka, przystawię tutaj. Chociaż. A nie, tutaj to bije.
Tutaj to bije, a teraz no tak zagramy. Skoczek się przestawi. Taką mam też fajną opcję zagrania, tylko że koniec ucieknie, nic to nie daje. Aha, mam dobrą opcję. Tak, bo jeżeli ucieknie, to tu i tu. Zdobywam po prostu pionka. Gońce, zobaczcie, jakie silne. Pionek zdobyty. No to teraz już pozycja się powinna szybko skończyć dla niego, bo czysty pion więcej, żadnych gróźb. Jeszcze gość jest w niedorozwoju, więc... Jest bardzo dobrze. Tutaj spróbujemy widełek. On oczywiście go nie CF1 może zagrać. Okej. Powrót wieżą. Pion więcej. Po prostu. B6 może. Goniec E7 bierze E8. Dobra, tak. Zwyczajnie wyprowadzam figurę. Ja jest, no mogę też tak zagrać. Mógłbym. Skoczek A5 wbrew pozorom na bandzie stoi dobrze. Ten skoczek pilnuje ważnych pól. Poza tym cały czas powtarzam, to jest pion więcej. To jest ogromnie dużo. Ok. No i bierze. Dobra. I wszystkie figury moje grają. Tu grożę biciem. Może nawet tak i tak. Chodzi mi po głowie, chociaż nie chciałbym pionków rozbijać. Zagram na razie tak, żeby... Aha, no tutaj C6, no to było do przewidzenia. Ok, no i król. Wzmocnienie. O, jakaś wieża B1. Zastanawiam się teraz, jeśli po wieża B1 jak zagrać. A może skoczka przestawię tędy? Przecież taki ruch jest niebezpieczny, ale tu jak już zagram, to już będzie ok. O właśnie, tutaj. I może się pokusi o bicie przeciwnik. Gdzie on może gońcem ruszyć? Jak ruszy tutaj, to dostanie strzałkę i wybije tu. No właśnie, taktyka ładna weszła. Dwie figury za wieżę, to jest tutaj zawsze plus. To wszystko wisi. No tak, zagramy i tutaj trzasnę. To będzie jeszcze łatwiejsze. Ok. Na to idę, bo tu mamy po prostu dwa pionki więcej. I tak, na białym polu ustawimy pionkę. A, i tu król się wdziera. Nie zagrał, chociaż ten pionek też uciekał. Koniec C5. No tu już jest łatwo. Koniec C5, zasuwa jeden pionek albo drugi. C4, król zbija. Ciekawe, czy uda się jeszcze jedną partię zagrać. I tutaj, słuchajcie, scentralizuje króla na C4, żeby stanął naprzeciwko króla. Tędy też wygrywał, ale myślę, że bez większego znaczenia. Tu albo tu. Przeciwnikowi się ruchy kończą. Ok. I mamy 6 minut. Czy jeszcze jedna partia? Oj, musimy tutaj, słuchajcie, grać. Wiesz, że ktoś... No to będzie loteria. To będzie loteria, bo ciekawe, kto pierwszy partię skończy. Mario De Monti, gdzie jesteś? Czy ty grasz teraz partię? Może mnie sparuje z tobą. Jest to prawdopodobne, że może mnie z tobą sparować. No, do samego końca nie wiadomo, jak to się rozwinie. Jest ktoś inny. Szybciutko tutaj gramy sobie w ten sposób. Goniec G5. A taki ciekawy to jest ruch. Próbujemy znowu szczęścia przez C4. Ok. Jest możliwość
e4 szybkiego wyprowadzenia pionka do centrum. I f4, może f5. A dlaczego by nie? g5 wydaje się ok, ale to pionka odzyskuje. Dobra, masz f5. Tak po prostu. No pionka masz, ok. Przeciwnik ma pionka. Czekajcie, tu czas jest ważny. Tu czas jest bardzo ważny. Tak, bronię pionka, bo taki ruch groził. Poza tym też mnie interesuje długa roszada w razie czego. W sumie ją wykonam. A jak grać odważnie tutaj, to tutaj. Jak grać odważnie, to grać odważnie. I d5. Lecimy na gościa. Tu grozi ruch. Tu grozi. Jesteśmy już w domu. Bo jak mi zbijesz, to ja zbijam tu. Ok. Zbijam tutaj. Zobaczcie, goniec bardzo przeszkadza w zagraniu e6. No to tak. Bicie. Szach, uciekam. Jak bicie tu, tu, jak wieża tu. O, to ciekawe. Uciekam. Wieża b8, co? Wieża c8. Tutaj. A jak tu, to wracam. Albo goniec d3. Goniec d3. Wszystko się ładnie broni. A tu grozi bicie. Dobra, jesteś mój. Chodźcie to... Co? Poddał. Bardzo się z tego cieszę. Jest przewaga punktowa, jest przewaga punktowa. Jeszcze jedna partia. Może zdążymy. Może zdążymy. To była bardzo ważna partia. Nie jest łatwo takie areny, słuchajcie, grać i nawet no, wygrywać. To już w ogóle jest niełatwo. 410 osób. 410 osób. Ok. Szybka obcinka. I czy zdążymy? Coś ostrego. Dobra, D5 lecimy. Coś ostrego. Coś ostrego na rozwój. Dobra, musimy tu wybić. Nie mam wyjścia. Czy to będzie ostre? Nie wiem. Tak. Tak. No, też rozwinę. Dlaczego tam nie zbiłem? Teraz mogę zbić. Dziwne. Gość za szybko zagrał. Oczywiście. Chciał pewnie na H6 od razu. Ile czasu? 2 minuty. Czy ja zdążę tutaj? Tak, bijemy. A, sprytnie, bardzo sprytnie. Dobra, na rozwój biję, bo jakbym odszedł, to by się schował. I tutaj szach. Mam przewagę pionka. Póki co. To mnie zaskoczył. Tak gram. Oczywiście tak może. Tak. Skoczek. Taki ruch może nawet. Może tu próba wymiany. 2 minuty. Chyba już nie zaliczy nam. Nie zaliczy nam chyba tutaj. System punktów. Jak tak, to tak. Tworzę sobie wieżę. Każda figura wchodzi do gry. Oj, tutaj podstawiłem. Możliwe, że już system po prostu nie zaliczy tych punktów. Raczej nie. Zbijam, bo tu będę miał jeszcze opcję zbicia z szachem. To będzie najmniejsze zło. No i tak. Ok, jakość mniej. Za 2 pionki. Tutaj szach jakiś następuje. Dobra, biję. I C5. I wracam. Nie wiem, co to za pozycja. Wygląda solidnie. Chyba jesteś mój teraz. Podstawił przeciwnik.
No dobra. Zauważył. Potrójne widły grożą. No i 2 sekundy i koniec turnieju, więc ta partia nie będzie w ogóle zaliczana do niczego. To, co wcześniej się uzyskało, to jest. Zobaczymy zaraz, jak to finalnie będzie wyglądać. Ja się zamyślił. Zwykle zawodnicy zamyślają się wtedy, kiedy już mają pozycje gorsze. No tutaj z szachem będzie, z jednej albo z drugiej strony. Delikatnie f6, potem wieża d7, jak wieża tu zagra, żeby nie wpuścić wieży. Ok, podchodzimy sobie królem. Może tak. Ok, z powrotem. Może jemu ruchy się za chwilę skończą. Może tak. Może tu, tu, tu i dostanie mata. Z powrotem. Tak, tak. Ok. Tu bronię, teraz grozi bicie i zasuwamy. I zasuwamy. Dobra. Tak. 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 Sprytnie, on może znowu grać tutaj. Ok, no to tak, zagramy tu grozi bicie. Naprawdę sprytnie gra gościu. I powiem wam szczerze, że tak, nie wiem, czy to jest wygrana taka łatwa czarnymi. Tu, a 36 sekund jest to. No nie, no to tego przegrać nie mogę, no wygrać ewentualnie. Tak, bo ten pionek zdecyduje. Ale tak wieżówkę sprytnie, sprytnie rozgrywał przeciwnik. Jeszcze pasywnie obronię tego pionka, bo mam na to chwilę czasu. A tu mogłem zagrać. Jejku, wieża B2. Nie powtarzajcie po mnie takich ruchów w domu. Tu i tu. Tak. I tu wystarczy odciąć króla. Wygrana jest bardzo łatwa. Tutaj zawsze przejdę. Na końcu zrobimy mostek. Mogę tak nawet zagrać i przejść tu po prostu. 14 sekund. A, matowanie. My długa dugadu, a czas ucieka. Czy zamatuje wieżą? Poddał. Poddał, dobra. Słuchajcie, jest zwycięstwo. 37 punktów. No udało się, fajnie. Na 100% berserkach, czyli obcinanie czasu. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że taki jednorazowy format wam się podobał. Jakbyście chcieli więcej, dajcie znać. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Mile widziane, kciuki w górę i komentarze na YouTubie. Pozdrawiam. Cześć.